olbrzymie wyzwanie dla Agencji Mienia Wojskowego, która to dostała to zadanie od ministra obrony narodowej. Pierwszy raz wspólnie z podmiotami współdziałającymi, czyli Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Gminą Miastem, Radą, Wodociągami, Portami Lotniczymi, sprawiliśmy, że udało się. Pokazy międzynarodowe Airshow Radom 2023 to duży sukces organizacyjny, logistyczny i duże wyzwanie, które wymagało od nas zaangażowania i półtorarocznej pracy. Wielu zespołów w różnym składzie, w różnej strukturze, ale finalnie wiemy, że sukces wskazuje na to, że jesteśmy w stanie zrobić dobrą robotę ku chwale ojczyzny. Szanowni Państwo, Airshow 2023, jak i poprzednie Airshow, do tej pory są wyjątkowe w Radomiu, dlatego że są największe. Największe w tej części Europy i z tego, co rozmawiamy tu na wieży z zespołami, które przychodzą, z instruktorami, pilotami, którzy zabezpieczają każdy zespół, oni nam mówią, że na tak dużej imprezie lotniczej no, nigdy nie uczestniczyli w Europie. Sama miejscowość jest przepiękna, że tak powiem, lotniczo. Jest tutaj jednostka wojskowa lotnicza Lotniczej Akademii Wojskowej. Radom kocha lotnictwo, lotnictwo kocha Radom. Kolejna edycja, doskonały dojazd, nowe lotnisko, nowy pas startowy. No i publiczność, która przychodzi tu tak tłumnie, jak nigdzie indziej. Tak, po 5 latach wróciliśmy z tym podniebnym festiwalem. Co jest charakterystyczne? Ten festiwal to przede wszystkim samoloty wojskowe, odrzutowe, ponaddźwiękowe, poddźwiękowe, ale również i samoloty cywilne, w tym samoloty historyczne. W tym roku naszym bohaterem historycznym został pułkownik pilot Stanisław Skarżyński. 90. rocznicę osiągnięcia wielkiego sukcesu, pobicia rekordu świata na małym samolocie 450 kg i przelotu przez Atlantyk. Jest to wyczyn, który do tej pory nie został przez nikogo powtórzony. Jestem szefem grupy kontrolerów ruchu lotniczego i tak na dobrą sprawę nasza praca zaczęła się już w poniedziałek, czyli patrzmy 5 dni przed rozpoczęciem całego wydarzenia. To są dni naszej naprawdę bardzo ciężkiej pracy, gdzie w porozumieniu z chociażby pilotami, w porozumieniu z załogami innych statków powietrznych staramy się realizować wszelkie przedsięwzięcia związane z przylotem statków powietrznych, ich odlotem, ich rozładunkiem i także wymaganym treningiem. Bardzo intensywne 2 dni, ale pełne też mega pozytywnych emocji. Jestem bardzo zbudowany po tych pokazach, bo pokazaliśmy tutaj najlepszą część sił powietrznych, pokazaliśmy również przyszłość sił powietrznych, ale przede wszystkim budowaliśmy też fajne relacje ze społeczeństwem. Oprócz zmiany organizacyjnej i wyzwań, z jakimi miała do czynienia Agencja Mienia Wojskowego, wprowadziliśmy wiele nowości, które sprawiły, że pokazy w Radomiu stały się bardzo atrakcyjne dla widzów. Główny cel Airshow Radom dla nas pilotów to jest to, żeby podziękować, oddać hołd rodzinom wszystkich pilotów. No i takie przyciągnięcie, zarazem zachęcenie młodzieży do wstępowania do szeregi lotnictwa wojskowego. Podkreślamy wojskowego. Jesteśmy dumni z tego, co nasi piloci dokonali na przestrzeni lat. Airshow Radom 2023 stanowi okazję do prezentacji sprzętu bojowego wszystkich rodzajów sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Życzę Państwu dobrych wrażeń i uważam Airshow 2023 za otwarty.
zorganizowanie takiego wydarzenia, które zakłada 90 tysięcy widzów dziennie, czyli w sumie w ciągu dwóch dni pokazów 180 tysięcy widzów, to setki godzin ustaleń ze wszystkimi służbami, z policją, ze Strażą Graniczną, Strażą Miejską, służbami specjalnymi, żeby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w powietrzu, ale również zapewnić bezpieczeństwo na ziemi dla naszych widzów. Ponadto dzięki uczestnikom wielu instytucji, które partycypują w organizacji tego typu eventów, jest to też doskonała okazja do promocji lotnictwa wojskowego, do promocji profesji różnych związanych z lotnictwem. Więc tak na dobrą sprawę jest to naprawdę super miejsce na to, żeby nie tylko pooglądać pokazy i kunszt załóg, które wykonują swoje ewolucje w powietrzu, ale również, żeby zapoznać się z całą ofertą na ziemi. Celem najważniejszym to jest to, żeby rozpropagować lotnictwo polskich sił powietrznych. Mamy naprawdę nowoczesne lotnictwo. Za chwilę będziemy mieli FA-50, za chwilę będziemy mieli F-35, mamy F-16, mamy MC-46 Bieliki. Nie zapominajmy o śmigłowcach AW-149, nie zapominajmy o AW-101. To są przejścia pokoleniowe. Tak jak przejściem pokoleniowym jest z MiG-29 na FA-50, czy później F-35, tak samo Mi-14 na AW-101, czy Mi-17 na AW-149. Także naprawdę od lekkich śmigłowców po samoloty, po ciężkie tankowce, myśliwce i samoloty transportowe możemy to oglądać na ziemi, jak i w powietrzu. Tegoroczna edycja jest bogata w wiele niespodzianek. Pierwszy blok samolotów historycznych to replika samolotu RWD-5 BIS, na której Skarżyński przeleciał przez Atlantyk, ale to również replika samolotu RWD-8, najpopularniejszego samolotu treningowego i turystycznego w II Rzeczypospolitej. Również niespodzianka dla miłośników lotnictwa, to pierwszy raz na niebie radomskim pojawił się samolot P-51 Mustang, najlepszy samolot myśliwski z okresu II wojny światowej. W sobotę wykonaliśmy pokazy nocne, które cieszyły się niesamowitą popularnością. Niesamowite wrażenia ze względu na te opinie, z którymi widownia się z nami dzieliła. Muzyka, światła, flary, pirotechnika, to sprawiało, że na niebie pojawił się spektakl, który bardzo mocno zapisał się w serca i pewnie w Radomiu pojawią się te pokazy jeszcze nie jeden raz, mając tu na myśli międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow Radom. Niedziela również była wyjątkowa ze względu na charytatywny wyścig. Wyścig mistrza kierownicy, bardzo znanego panom czterech kółek z programu Top Gear, Bena Collinsa, słynnego Destiga, z naszym mistrzem, z panem Łukaszem Ciepielą, który zmierzą się na dystansie 1,5 mili. Miało to na celu zebranie środków na karetkę dla dzieci. Przygotowanie międzynarodowych pokazów Airshow to wyjątkowo trudna i odpowiedzialna praca, ale również ogromna satysfakcja, że
komunikujemy się z wyjątkowymi ludźmi, z pilotami, którzy podejmują rękawice i przyjmują zaproszenie, żeby pojawić się tutaj na radomskim lotnisku. Wyzwaniem dla nas bardzo dużym było to, że była 5-letnia przerwa, że Radom, pomimo wspaniałej marki poprzednich edycji, zniknął z kalendarza pokazów lotniczych w Europie. Jestem o tym przekonany, że ta edycja pozwoli na przywrócenie blasku i odpowiedniego prestiżu dla pokazów w Radomiu. Przed takimi pokazami jest wiele godzin naprawdę ciężkich treningów. Przed samym lotem jest przede wszystkim skupienie. Każdy z pilotów tutaj przeżywa to we własny sposób, idąc do samolotu. Na pewno jest duży stres, oczywiście opanowany, ale bierze się on przede wszystkim z tego, że występujemy przed własną publicznością, bo to właśnie tutaj, w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego, na co dzień stacjonuje zespół akrobacyjny Orlik. Piloci zespołu akrobacyjnego Orlik przede wszystkim są instruktorami. Szkolą podchorążych i wykonują wiele lotów szkolnych, szczególnie przed pokazami. Te loty akrobacyjne, pokazowe, są lotami dodatkowymi i wykonują je najlepsi z najlepszych, z tych instruktorów oczywiście wybrani. Dlatego treningi do pokazów są rzeczą dodatkową i wykonują je najlepiej jak potrafią. Ta akrobacja to jest coś, co jest najprzyjemniejsze w naszej pracy. W Siłach Powietrznych od pewnego czasu budujemy nasz własny zespół demo, demonstrujący potencjał naszych samolotów F-16, ale i też wyszkolenie pilotów. To jest też paradoksalne, ważny element całości systemu szkolenia pilotów, aby część z nich miała możliwość pełnić służbę w takim zespole. No i dzisiaj po raz pierwszy ja bynajmniej miałem okazję zoperacjonalizować sobie ich potencjał, ich wyszkolenie. F-16, polski zespół Tiger Team, no, absolutnie brylował tutaj na niebie. Widziałem wiele pozytywnych reakcji również ze strony wszystkich tutaj widzów, a ja zwyczajnie poczułem dumę i zrozumiałem, że muszę ich silniej wspierać. Zrozumiałem również, dlaczego tak wiele państw zabiega o ich obecność. O to, żeby to właśnie oni, nasi polscy piloci, byli obecni w czasie tego typu eventów poza granicami państwa. Musimy ich wspierać. Dla nas każdy pokaz to pełno emocji. Zawsze jest wielka radość przede wszystkim, że możemy zaprezentować swoje umiejętności, ale również pokazać możliwości tego, co potrafi samolot, możliwość samolotu. Jest pełne skupienie. Pełna ekscytacja, ale musimy to dozować, tak, żeby mimo wszystko ta zimna krew została zachowana i żeby przede wszystkim pokazać swój profesjonalizm w trakcie pokazu. Przygotowanie do pokazów rozpoczynamy już na początku sezonu, czyli na dobrą sprawę można powiedzieć, że od marca jestem w treningu ciągłym. Początek to oczywiście kilka lotów w ciągu tygodnia, żeby faktycznie wejść w ten tryb pokazowy. Następnie średnio raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie staram się wykonać mój lot treningowy. I oczywiście w ramach tego, jak ten sezon prosperuje, to tych pokazów naprawdę czasami była więcej. Wychodzi na to czasami, że w ciągu miesiąca wykonuję około 6 lotów. Latanie na pokazach daje ogromną wolność, ogromną swobodę. Jakby mogę tutaj wykonać figury, których na co dzień w takim lotnictwie taktycznym, których nie wykonuję. Tak? W lotnictwie taktycznym skupiamy się przede wszystkim na lotach typowo szkoleniowych, bojowych, gdzieś wysoko, w przestworzach. Tutaj po prostu pokazuję, co potrafi ten samolot na małych wysokościach i mogę wyciągnąć z tego samolotu wszystko, co najlepsze. Cały pokaz wymaga ode mnie pełnego skupienia. Jestem bardzo blisko ziemi, przy ogromnych prędkościach, czasami przy minimalnych prędkościach, na ogromnych kątach natarcia, więc tutaj to skupienie jest takim must have. Tak? Tutaj nie mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek rozkojarzenie, bo po prostu może się to skończyć tragicznie. Tragicznie dla mnie, ale przede wszystkim tragicznie dla wszystkich Państwa. Tak więc pełne skupienie. A dopiero po lądowaniu mogę w pełni chłonąć tą radość z latania. Miałem możliwość porozmawiania z pilotami, czy to FA-50, czy to AW-101, trenerami polskich pilotów i to, co usłyszałem o kwalifikacjach naszych ludzi, którzy mają wkrótce usiąść jako główni piloci za sterami, czy to tych śmigłowców AW-149, AW-101, czy to FA-50, wypełniło mi wielką dumą. Niesamowite kwalifikacje. Jeden z instruktorów powiedział mi, że w jego przekonaniu kwalifikacje naszych ludzi w zasadzie już przewyższają jego i on czeka tylko na formalne dopełnienie procesu szkolenia. To pokazuje nam, jak piękne, jak wspaniałych ludzi mamy, jak piękne jest polskie lotnictwo, jego tradycje, jego historia obecna również tutaj w Airshow 2023. When I was young, I was dreaming about becoming a fighter pilot. Until at a certain age,
In my class, there was somebody who said, I'm gonna become a fighter pilot. Because of him, I rolled into the idea back and actually became a fighter pilot. So if there's a dream, don't think it's impossible, because that's what I thought. Just persist, chase your dreams, eyes on the prize, do everything you can. You can stumble, you can fall, just get up again and try again. And then during the show, we're concentrating so hard on our performance that sometimes after landing, we appreciate the feedback from the crowd and we then try and remember what it was like. So during the show, we're so focused on what we're doing. Yeah, I totally agree. I think it's a whole mixture of emotions. I think the best thing is seeing the lights on the ground. I mean, everyone with their phones, you know what, is magical. And when we landed, the applause was just incredible. So I think we've never had such a big appreciation from the crowd after landing. So Radom, thank you. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć oczywiście od naszych sponsorów. Sponsorami strategicznymi było KAI, producent samolotu FA-50, Orlen, Polska Grupa Zbrojeniowa i Bank Gospodarstwa Krajowego. Przypominamy również o partnerach wspierających, czyli Leonardo, PZL Świdnik, Eurofighter i Lockheed Martin. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować spółkom kolejowym, które oprócz zwiększenia taborów i spowodowania, że widzowie mogli dojechać pociągami z różnych miejsc w Polsce, dodatkowo wykazały się skutecznymi działaniami marketingowymi, gdzie mogliśmy puszczać spoty zarówno w pociągach, jak i pojawiały się na dworcach kolejowych.